Mówiliśmy już sporo o szeregach liczbowych, o ich zbieżności i o rozmaitych kryteriach, które ułatwiają określenie tej zbieżności. W tym filmie popatrzymy na szeregi troszkę inaczej, a mianowicie zobaczymy, jak za pomocą szeregów możemy definiować funkcje. I zaczniemy od naszego dobrego znajomego szeregu geometrycznego. Szereg geometryczny. Czyli co? Czyli szereg geometryczny, mamy pierwszy wyraz, mamy iloraz. Zwykle iloraz oznaczaliśmy przez Q, tym razem pozwolę go sobie oznaczyć przez X. Czyli mam a, ax, ax kwadrat, ax do trzeciej. To jest ciąg geometryczny i teraz szereg geometryczny to jest suma, czy też próba wysumowania wszystkich wyrazów ciągu geometrycznego, co możemy, używając notacji ze znakiem sigma, zapisać tak, suma od n równego 0 do nieskończoności ax do n. I teraz wiemy, że dla pewnych x-ów ta próba wysumowania nieskończonej ilości składników jest skuteczna, to znaczy potrafimy nadać sens takiej nieskończonej sumie, czyli mówimy, że ten szereg jest zbieżny i wiemy, że ten szereg jest zbieżny dla, o ile iloraz co do modułu nie przekracza 1, czyli moduł x mniejszy od 1, czyli x jest pomiędzy 1 a minus 1. No dobrze, ale czyli ta suma, ta granica, suma tego szeregu jakoś tam zależy od tego x. Czyli dla x-ów pomiędzy minus 1 a 1 możemy potraktować to jako definicję funkcji g od x. Czyli w ten sposób możemy zdefiniować funkcję, prawda? Funkcję g od x jako sumę takiego szeregu geometrycznego o ilorazie x i wiemy, że ta definicja jest poprawna dla x-ów z przedziału od minus 1 do 1. W przypadku szeregu geometrycznego to my tak naprawdę wiemy, jak ta funkcja wygląda. My potrafimy efektywnie obliczyć tę granicę i wiemy, że to jest a przez 1 minus x. Czyli popatrzmy teraz w drugą stronę, mianowicie pewną funkcję wyraziliśmy jako sumę szeregu geometrycznego. No, w przypadku tej funkcji może to nie jest zbyt użyteczne, ale jak zobaczymy później, pewne funkcje, które trudno obliczać, jeżeli my je wyrazimy w przypadku takiego szeregu, no będzie to właśnie szereg potęgowy, troszkę ogólniejsza wersja, za chwilę o tym powiem, to w ten sposób możemy przybliżać sobie tę naszą funkcję z dowolną dokładnością poprzez wielomiany. Prawda? Czyli jeżeli urwiemy ten, na przykład jeżeli urwiemy tutaj, weźmiemy tylko skończoną ilość wyrazów, no to dostaniemy pewne przybliżenie naszej funkcji. Jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę, że dziedziną tej funkcji tak napisanej, tutaj prawej strony, są oczywiście wszystkie liczby rzeczywiste poza liczbą 1. Ale w przedziale od minus 1 do 1 ta funkcja może być wyrażona jako suma szeregu geometrycznego. Dla innych x-ów poza tym przedziałem ona również może być wyrażona jako suma pewnego szeregu, jak zobaczymy może później, ale nie będzie to ten szereg, tylko trochę inny szereg. Dobrze, teraz przechodzimy do naszego bohaterów naszego filmu, czyli szeregów potęgowych. Szereg potęgowy jest to troszkę szereg potęgowy. Czyli szereg geometryczny jest przykładem szeregu potęgowego, mianowicie szereg potęgowy to jest taka rzecz, suma od n równego 0 do nieskończoności, czyli po pierwsze te współczynniki przy kolejnych potęgach naszego ilorazu no, nie muszą być stałe, tylko mogą zależeć od n. Czyli mam pewien ciąg an. No i troszkę jeszcze ten iloraz, nie oznaczamy go przez x, ale przez x minus c do n. Tej c jest ustaloną liczbą i c nazywamy środkiem szeregu potęgowego. Czyli to jest szereg potęgowy o środku w punkcie c. Tak, to jest takie wyrażenie. No i możemy napisać, że to jest s od x równa się tyle. No i oczywiście powstaje pytanie, prawdopodobnie obszar zbieżności tego szeregu jakoś tam zależy od tego ciągu. To, co możemy na pewno powiedzieć, to, że ten szereg jest zbieżny dla x równego... Aha, napiszmy jeszcze, co to jest wyraźnie. Czyli tak, a to jest a0 plus a1x minus c plus a2x minus c do kwadratu plus i tak dalej. I teraz, co możemy powiedzieć na pewno? Na pewno możemy powiedzieć, że szereg jest zbieżny dla x równego c.
czyli dla x równego c szereg jest zbieżny. To wiemy. Teraz jeszcze wiemy więcej. Otóż można udowodnić, że te szeregi potęgowe mają następującą własność. Jeżeli narysujemy prostą, tu jest gdzieś punkt C, to my wiemy, że te szeregi są zbieżne zawsze w pewnym przedziale. Czyli obszar zbieżności, czyli te x, dla których ten szereg zbieżny jest, tworzą zawsze taki przedział z C w środku. I ten przedział nazywa się przedziałem zbieżności. Ten przedział może być skończony lub nie, prawda? Czyli może być tak, istnieją szeregi zbieżne dla wszystkich liczb rzeczywistych, i ten przedział może być też zdegenerowany, to znaczy może się składać wyłącznie z jednego punktu, taki przedział jednopunktowy, czyli tylko z x równego c. Teraz to jest promień, natomiast połowę tego przedziału, c jest zawsze w środku, nazywamy promieniem zbieżności. To jest promień. No i dla szeregu geometrycznego, prawda, to ten ciąg jest stały, równy A. No i C jest 0 tutaj, dlatego naszego szeregu potęgowego to jest szeregu geometrycznego, to jest szereg geometryczny o środku w zerze. I tutaj co? To jest przedział zbieżności. Przedział zbieżności, a promień zbieżności, zwykle go oznaczamy przez R, jest równy 1. Prawda? To jest, tutaj jest promień zbieżności. Czyli R, promień zbieżności. I zobaczmy jeszcze na kilka przykładów szeregów potęgowych. Mianowicie, jeżeli ciąg AN jest równy... Aha, no możemy sobie wyobrazić, prawda? No my wiemy, to jest dla każdego ustalonego x, mamy pewien szereg liczbowy, no i my znamy parę tam kryteriów zbieżności, no to wiemy, że jak x jest x minus c jest co do modułu mniejszy od 1, to ten szereg x do n tej, x minus c do n tej będzie zdążył do, ten ciąg będzie dążył do zera, to będzie geometryczny ciąg, prawda? Wobec tego bez tego an to by było zbieżne, no to teraz ten an może rosnąć. Jeżeli ten an rośnie szybko, no to pewnie te x muszą być blisko c. Jeżeli an jest z kolei, jeżeli sam an dąży do zera, no to może być tak, że ten x minus c może być większy od jedynki, a szereg i tak będzie zbieżny. No i zobaczmy na trzy przykłady. Może jeżeli an jest równe n silnia, to jest bardzo szybko rosnący ciąg. Wtedy promień zbieżności takiego szeregu jest 0. Weźmy C równe 0. Środek, popatrzmy na szeregi o środku w zerze, czyli mam szereg od n równego 0 do nieskończoności, n silnia x do n tej, to ten szereg jest zbieżny tylko dla, zbieżny tylko dla x równego 0. Tak, ten ciąg n silnia rośnie tak szybko, że dla żadnych innych x-ów ten szereg nie jest zbieżny. Jeżeli an jest równe odwrotność 1 przez n silnia, czyli mamy taki szereg suma n równego 0 do nieskończoności x do n tej przez n silnia, czyli to jest 1 plus x kwadrat przez 2, do trzeciej przez 3 silnia i tak dalej. No to jest bardzo słynny szereg, być może już widzieliście. Gdzieś, no w każdym razie promień zbieżności tego szeregu jest plus nieskończoność, czyli on jest zbieżny dla każdego x. Czyli przedział zbieżności to są wszystkie liczby rzeczywiste, przedział zbieżności. Czyli innymi słowy, ten szereg definiuje nam funkcję zmiennej rzeczywistej określoną na całym zbiorze liczb rzeczywistych. No i wreszcie, jeżeli an na przykład jest równe 1 n-ta, czyli mamy taki szereg x do n tej przez n, no to tutaj promień zbieżności jest 1.
czyli przedział zbieżności jest x jest pomiędzy minus 1 a 1. I ten szereg jest zbieżny tak jak szereg geometryczny o ilorazie x. No i teraz, prawda, to zapisanie funkcji w postaci szeregu potęgowego nazywa się rozwinięciem funkcji w szereg potęgowy. No i w przypadku pewnych skomplikowanych funkcji możemy sobie wyobrazić, że urywając ten szereg otrzymujemy przybliżenie danej funkcji. Teraz te funkcje, które taki szereg potęgowy, prawda, możemy pomyśleć o nim jako o takim wielomianie nieskończonego rzędu, czyli próbie uogólnienia wielomianu, prawda? Bo jeżeli ten ciąg AN ma tylko skończoną liczbę niezerowych wyrazów, to mamy do czynienia z wielomianem. No jeżeli nieskończoną, to jakby jest wielomian nieskończonego stopnia, w cudzysłowie. No i okazuje się, że dla pewnych x-ów to uogólnienie ma sens i wtedy te funkcje, które są tak zdefiniowane w obszarze, w przedziale swej zbieżności, no w wielu aspektach przypominają wielomiany. To są bardzo przyjemne funkcje o różnych, często zaskakujących własnościach.